Dzień dobry, dobry wieczór. Patrząc za okno, to raczej dobry wieczór i to niezbyt pogodny, więc tym bardziej cieszymy się, że są Państwo tutaj z nami w Ośrodku Kultury Norwida i cieszymy się, że są Państwo przed swoimi komputerami i telefonami oglądając nas w transmisji internetowej. Nasi goście wspaniali zostali już przedstawieni, więc myślę, że możemy przejść do dyskusji, której tytuł też już tutaj padł, Norwid plus literatura. Dodam tylko, że w kolejnych dniach festiwalu odbędą się panele, które koncentrują się wokół związków Norwida z innymi dziedzinami sztuki, na przykład teatrem. Ale dzisiaj skupiamy się na słowie pisanym, na literaturze, bo na tym nasi dzisiejsi goście znają się najlepiej, choć pewnie to nie jest jedyna działka waszych państwa zainteresowań. Chciałabym zacząć od takiego pytania do Państwa czytelników, nie do Państwa ekspertów, ale odwołać się chciałam do Państwa doświadczeń czytelniczych i zapytać o stosunek do Norwida, o to, czym jest w ogóle pisarstwo Norwida, czy ono było lub jest w jakiś sposób ważne, czy odegrało jakąś rolę w Państwa czytelniczym doświadczeniu, czy wręcz przeciwnie, czy w ogóle nie, czy poznali go Państwo późno. Jaki jest Państwa stosunek do Norwida? Myślę, że to pytanie można zadać wszystkim i myślę, że nasi widzowie i goście tutaj też mogą sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie nieczęsto się słyszy takiego rodzaju pytania. Więc Państwa zachęcam do namysłu, a Państwa proszę o odpowiedź. Nie będę wskazywać oczywiście, więc proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Tak jakoś wypadło, że jestem jedną kobietą. O, jesteśmy dwiema kobietami, które tutaj dla urozmaicenia i też dla urozmaicenia przede wszystkim dyskusji. Więc pomyślałam sobie, że jak na Polińskie przystało, powinnam zacząć od cytatu, tylko nie będzie to absolutnie, jeszcze nie Norwid, tylko mam wrażenie, że bardzo mocno wziąłam sobie do serca słowa kanadyjskiego krytyka Nordowa Fraya, który jakby radził polonistom, czy w ogóle osobom, które zajmowały się literaturą, że jeżeli postanawiają rozpocząć swoje życie właśnie zajmując się literaturą, czy badając teksty literackie, to należy jakby obrać sobie po prostu takiego duchowego przewodnika, o coś w tym stylu. Tak to brzmiało, który niczym Wergiliusz poprowadzi Dantego przez grząski grunt badań literackich, naukowych. Ja mam wrażenie, że ten Norwid był dla mnie takim przewodnikiem duchowym. I o ile podczas studiów polonistycznych nigdy nie chciałam brzmieć jak taka właśnie egzaltowana studentka polonistyki, która ma swojego ulubionego poety i właśnie się go trzyma mocno, kurczowo, to on dla mnie takim przewodnikiem był. On jakby naznaczył moje wybory literackie i myślę, że później zawodowe, ale to było podczas studiów polonistycznych, napisałam dwie prace o Norwidzie i on się zlał dla mnie w całość, dlatego że to były te lata właśnie kształtowania się takiej wrażliwości literackiej. I później już wybierając krytykę literacką, zostawiłam Norwida tak świadomie, bo powiedziałam, że jeszcze jest literatura współczesna poza Norwidem i te studia norwidiana muszę jakby zostawić po prostu tak nieco z boku. I jest dla mnie on teraz, jak właśnie jeszcze przygotowałam się do tego spotkania, takim poetą prywatnym. Poetą emocji, poetą sentymentu, poetą po prostu czasu, kiedy kształtuje się to coś, co możemy nazwać wrażliwością literacką. I jest on taki właśnie dla mnie pojmowany bardzo prywatnie. Nawet dzisiaj, nie wiem, zakładając koszulę na dzisiejsze spotkanie, założyłam kamizelkę i pomyślałam, że to będzie taki ukłon dla Norwida, który bywał na salonach, różnie był przyjmowany na tych salonach, ale był wspaniałym deklamatorem. I właśnie chciałam, żebyśmy też podczas tego spotkania próbowali go trochę ożywić, żeby odejść od takich akademickich bardzo mocno rysów i przypinek. Więc to tyle może na razie. No ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo prywatne skojarzenia z Norwidem, bo ja właściwie nigdy się nim tak profesjonalnie nie zajmowałem. Zajmowałem się nim raczej jako poeta, to znaczy był dla mnie takim poetyckim mistrzem przez wiele różnych skojarzeń i wiele różnych spotkań, bo to się zmieniało na przestrzeni życia. Nie bezpośrednio być może nawet. Ostatnio wydałem taki zbiór, właśnie wybór wierszy Norwida, które z intencji miały być wybrane przez innego współczesnego poetę. I właśnie dzięki temu wróciłem. A mówię o tym prywatnie, w tym bardzo szczególnym miejscu, dlatego że Norwida poznałem
gdzieś tak w drugiej, trzeciej klasie liceum chyba, a chodziłem tu do dwunastki i poznałem tego Norwida na wagarach. Mianowicie, ponieważ był pewien okres w moim życiu, kiedy dość intensywnie nie uczęszczałem do szkoły, to przyszła wiosna, pamiętam, taka ciepła, kombinat był obrośnięty, chyba do dzisiaj jest obrośnięty taką strefą zieleni i to było moje ulubione miejsce wagarów. No więc chodziłem sobie tam po tych chaszczach, bo to właściwie takie chaszcze są raczej, trzeba było się nawet przez płot przedrzeć. Chodziłem, położyłem się na łące, no i właściwie tak nie bardzo miałem co robić na tych wagarach. Więc wyciągnąłem książkę, którą miałem, jakąkolwiek, a więc no, tak naprawdę wyciągnąłem podręcznik. No bo coś mogłem mieć w tej mojej torbie szkolnej, tak? I otworzyłem sobie, przeglądam i zacząłem czytać Bema pamięci żałobny absurd. Na szczęście było to zanim zaczęliśmy go przejawiać w szkole, czyli nie został mi obrzydzony tymi lekcjami, obowiązkami, prawda, lękiem, że coś nie będzie dobrze. I popadłem absolutnie w zachwyt, że w tym momencie myślę sobie, no nie, że można stworzyć coś tak absolutnie doskonałego, coś, co przemawia w każdym elemencie, w każdym punkcie właściwie swojego tekstu, tak? I co więcej, tekst, który jest nie tylko XIX-wieczny, ale jednocześnie archaizowany, prawda, stylizowany na archaiczny, przemawiał do mnie niezwykle współcześnie. Ja bym powiedział, że miałem poczucie, że przemawia do mnie jakiś tajemniczy bohater, z którym chciałbym się utożsamić. I później, po tym, to oczywiście ja wiedziałem coś o Norwidzie, ale to miałem taką szkolną wiedzę, prawda. Później za tym poszedłem i zacząłem czytać absolutnie prywatnie i dostrzegać być może z pewną nutą zazdrości, ja bym powiedział, bo to był taki okres, kiedy uczyłem się, czy tak ambitnie bardzo chciałem pisać i z taką nutą zazdrości, że można tworzyć tekst, którego się nie da ruszyć, który jest po prostu tak doskonałą konstrukcją, perfekcyjną, powiedziałbym wręcz boską, prawda? I pomyślałem sobie, że to jest coś, za czym powinienem iść i co być może powinienem naśladować, jeśli nie wręcz ściągać. My należymy do tej samej generacji, więc nie będzie żadnym odkryciem, jeśli powiem, że również ja natrafiłem na Norwida jako nastolatek i moja przygoda była też pozaszkolna. To była przygoda muzyczna. Otóż wtedy cała moja energia intelektualna, artystyczna i w ogóle życiowa koncentrowała się w pewnym zespole heavy metalowym i nie zapomnę, jak słuchałem interpretacji poezji Norwida przez Czesława Niemena i Wandę Warską niezapomnianą z muzyką Kurulewicza. I nagle mieliśmy taki szalony pomysł, żeby tego Norwida grać właśnie metalowo. Dzieje zespołu były burzliwe, trudno było je pogodzić z przygotowaniami do matury. No tym niemniej to jakby ukąszenie norwidowskie we mnie zostało, bo temu sprzyjał też kontekst kulturowy. To są lata 80. Norwid jest jednym z najczęściej cytowanych poetów polskich. Cytują go wszyscy. Cytują go nauczyciele, cytują go politycy, cytują go ludzie kościoła, a przykład szedł z góry przecież od Jana Pawła II, więc ten Norwid był dookoła nas. Kiedy trafiam na polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam akurat zaczyna działalność ośrodek badań nad Norwidem. Są konferencje poświęcone Norwidowi i tworzy się środowisko badaczy Norwida, więc ja tak nagle
z tego zespołu rockowego trafiłem do placówki badawczej. Na początku nie było mi łatwo zrzucić skórę rockmana i wciągnąć kostium badacza, ale wreszcie to się stało. A potem dopiero odkrywałem Norwida jako poeta. Nie zapomnę takiego momentu, kiedy patrzyłem na swój własny tom wierszy Ojciec się zmienia, w którym są cytaty wplecione z różnych pisarzy romantycznych i nagle pytam sam siebie, dlaczego tam nie ma Norwida. I w pewnym momencie zacząłem te wiersze przerabiać, żeby jednak oddać hołd komuś, kto mnie ukształtował. Ale kiedy dzisiaj myślę o tym, to mam wrażenie, że decydujący był właśnie jednak okres studiów, bo kiedy myślę o Norwidzie, to jednak przede wszystkim myślę o nim jako o intelektualiście. Znaczy, jako poeta nie byłem w stanie korzystać z jego dykcji. Chyba za wiele nas różni, jeśli chodzi o, nie wiem, temperament, rodzaj wrażliwości, potrzeb lirycznych. Natomiast szalenie mi zawsze imponował Norwid intelektualista. Mi się wydaje, że naprawdę w XIX wieku niewielu polskich myślicieli tak wyraźnie widziało problemy społeczne, tak wyraźnie mówiło o nich, nazywało zjawiska, tworzyło pewną filozofię pracy, filozofię człowieka, no i wreszcie filozofię sztuki. To są skarby, które do dziś są warte tego, żeby do nich wracać. Jak to powiedziałeś, to natychmiast mi się skojarzył ten Bema Pamięci Żałobny Rapsod, tam są topory. Prawda? To mi się absolutnie skojarzyło z heavy metal, no nie ma lepszego tekstu, bym powiedział, do heavy metalowej muzyki. Ale też, jak mówiłeś o tym Niemenie, ja pamiętam, przez jakiś czas uczyłem w Ameryce i chociaż Norwid jest świetnie tłumaczony na angielski, on się dobrze tłumaczy wbrew pozorom na angielski, no to studenci amerykańscy pytali mnie, jak to brzmi po polsku. No i ja tak początkowo coś tam przeczytałem, ale od razu sobie uświadomiłem, że to właściwie nie działa. I mówię tak, no to ja wam puszczę. I puściłem im właśnie tego Niemena. To była, zdaje się, moja piosenka, tak? Chyba, czy coś takiego. On różne rzeczy robi, w każdym razie. Mhm. W każdym razie puściłem im to i wow! I wtedy po prostu, nie rozumiejąc języka, poczuli, co to jest po prostu, z czym mają do czynienia. No myślę, że dwie ważne lekcje mamy z tej rundy pytań. Po pierwsze, panel Norwid i muzyka koniecznie do zobaczenia. Druga ważna lekcja, nie zabieramy książek innych niż podręczniki na wagary. Albo czytamy podręczniki poza szkołą. To też jest jakiś pomysł. Ulu, czy chciałaś coś dodać? Przed lekcją. A propos książek. No właśnie wziąłem ze sobą dzisiaj tomik Norwida, który pamiętam i chcę o tym powiedzieć o tyle, że to jest taka zabawna historia. Po prostu studenci polonistyki zazwyczaj mają mały budżet, co chyba, nie wiem, czy się to zmieniło, ale takie jeszcze było 15 lat temu. I pamiętam, że na moje pierwsze stypendium poszłam do antykwariatu, chciałam mieć pełen wybór pism wszystkich Norwida i z jeszcze przedmową Gomulickiego z lat 60. Taki zbiór pism wszystkich 6 tomów kupiłam. I wiem, że było to dla mnie tak epokowe wydarzenie, że sobie je opisałam, że był wtedy mróz, że była 19, że był 2005 i to, że kupiłam w antykwariacie gdzieś koło Barbakanu. Więc tak jak niektórzy kupują samochody, tak dla mnie zbiór taki kompletny Norwida i on był ze mną przez cały czas. Więc zaczyna się, tak jak tutaj panowie powiedzieli, o takich bardzo prywatnych, bardzo osobistych, tych właśnie, jak to pan profesor powiedział, tych piknięć, tak, gdzie wiemy, że to jest nasz poeta. Po prostu tak już wiemy i tyle. Także dziękuję. No to są początki w takim razie. A co dalej? Bo nie da się ukryć, że Norwid jest jakoś obecny w szkole na przykład, na uniwersytecie. Czy w ogóle jest jakąś tam postacią na literackiej mapie, którą każdy mniej więcej po edukacji szkolnej kojarzy? Natomiast no nie jest to czytany z pasją autor, podejrzewam, po zdaniu matury. Sądzę, że właśnie szkoła i ten krąg akademicki czy krytyczny to są te miejsca, gdzie jeszcze można mieć styczność z Norwidem, ale zdecydowana większość pewnie Polek, Polaków nie czyta Norwida do snu. Raczej podejrzewałabym, że są to inne lektury.
I co w takim razie tracimy, nie czytając Norwida? Co nas omija? Co państwo wskazaliby w takiej twórczości Norwida jako najważniejsza strata, która gdzieś tam po prostu przechodzi bokiem, kiedy Norwida nie czytamy po prostu? Kolejność oczywiście dowolna. Ja bym powiedział tak. Kogo czytamy w ogóle tak dużo i często, to jest raczej małe prawdopodobieństwo, żeby to się kiedyś zmieniło, bo też chyba niekoniecznie musi się zmienić. Natomiast ja bym powiedział, korzyść czytania Norwida w przeciwieństwie do innych poetów, choćby tylko ograniczając się do romantyków, jest taki chyba, że Norwid uczy czytać poezję. To nie jest taki poeta, który łatwo wchodzi, prawda? Nie ma takiej płynności jak Słowacki, powiedzmy. Nie ma takiej jakiejś twardej, prostej, klasycznej logiki jak Mickiewicz. To jest poeta, na którym się trzeba zatrzymać. Trzeba się zatrzymać czasami nad każdym słowem. Trzeba sobie pewne rzeczy odkręcić, prawda? Jak w przypadku na przykład poetów barokowych, którzy wszystko pokręcili składnie, trzeba, żeby to zrozumieć, odkręcić. I to powoduje, że ja muszę nad tym posiedzieć, tak? Jak muszę nad tym posiedzieć, to muszę się zaangażować. Muszę mieć jakiś do tego osobisty bardziej stosunek, bo albo to lubię, albo nie, prawda? Uczę się tego, że poezja to nie jest jednorazowe spotkanie, że to jest pewnego rodzaju proces, który przechodzi w stan. I chyba o to chodzi. Ja myślę, że Norwid jest poetą zdania. To znaczy, kiedy czytałem Norwida, czy lirykę, czy jego większe poematy, to potem przyłapywałem się na myśli, że zostają mi w głowie pojedyncze frazy. Że jeśli Norwid wchodzi do kultury, to wchodzi jako autor skrzydlatych słów. Ale to są naprawdę takie skrzydlate słowa, które czasami stają się jakimiś życiowymi drogowskazami. No w każdym razie dla mnie niektóre takie zdania stały się nimi i sobie przypominałem w różnych trudnych chwilach, no kiedy w Rzeczy o wolności słowa jest to zdanie o tym, że nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdą czekać, by przed drzwiami stały. To znaczy, to jest pytanie o to, czemu jesteśmy w życiu wierni, czy właśnie temu, co dookoła nas, czy temu, co jest prawdą, co jest jakimś centrum, co jest po prostu nakazem sumienia, no albo jego definicja polskości. Jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. No właśnie taka definicja idąca w poprzek polskiego romantyzmu, który bywa oskarżany o mesjanizm, o to, że przestajemy widzieć szersze problemy, skupiając się tylko na problemie niezależności państwowej czy wolności politycznej. Podaję te dwa przykłady, ale oczywiście tego typu zdań, które naprawdę można nieść przez całe życie, jest więcej. No ale to o to chodzi, że trzeba się przebić przez różne warstwy przyzwyczajeń, czasem też opinii o Norwidzie, żeby do nich dotrzeć. Wydaje mi się, że po prostu Norwid wymaga pewnego trudu, ale jak już te skorupy się przebijemy, no to tam w środku jest ten diament, który każdy sobie może znaleźć. Każdy dla siebie inny. Mam bardzo podobne wrażenia, jeżeli chodzi o recepcję Norwida, dlatego że od razu pomyślałam, no właśnie, kto czyta do poduszki Krasińskiego, kto czyta Słowackiego, kto ma przy tobie tomik Mickiewicza. Ale już Remigiusza Mroza. Tak, tak. Więc chodzi o to, że no, to pytanie trochę nas może tak, zaprowadzić w kozi róg, bo za dużo chcemy. Natomiast po pierwsze, Norwid też powiedział, nie każdy umie czytać, albo każdy nie umie czytać, ale czytelnik musi współpracować. Więc założenie, że my jako czytelnicy przejdziemy przez ten trud,
a co jest trudne dla kogoś, nie musi być trudne dla mnie. I też pomyślałam o jednej sytuacji, która też przekornie, Norwid tutaj się przewraca, gdzie się przewraca jego prochy. XIX-wieczni krytycy, choćby w Głosie Polskim, zarzucali mu tą niejasność, to skomplikowanie, to, że to się nie da zrozumieć po prostu, że może i tam jest piękne słowo, natomiast przebrnąć się przez to, że to trzeba by było, nie pamiętam cytatu dokładnego, ale na język polski przetłumaczyć. Więc jeśli chodzi o miłość niestety. Tak. I teraz pytanie, czy my chcemy przetłumaczyć i iść z Norwidem, powiedzmy, do szkół, tak? Czy by on był rozczytywany w takiej recepcji właśnie licealnej, szkoły podstawowej, czy na studiach, czy chcemy go sobie prywatnie, indywidualnie zupełnie podchodzić i wtedy nie będzie żadnych łatek, które nam będą przeszkadzały, czy jest trudny, czy jest zawiły i tak dalej. Trud się opłaca, to wiemy. Natomiast myślę, że pewnie trzeba będzie wrócić do tego, do jakiego odbiorcy mówimy i kto ma czytać Norwida, gdzie my z tym Norwidem wychodzimy. Bardzo się też cieszę, że powiedzieliśmy o tych interpretacjach muzycznych, bo one też tutaj pokazują, że jak Norwida można przedstawić i w muzyce, w obrazie, w sztuce. I na tych właśnie, na styku tych dziedzin on jest nadal współczesny, nadal żyje. Prawda? I o tym nie można zapominać, że nawet dzisiaj popatrzyłam na grupę facebookową na temat Norwida z ponad 3000 obserwujących, komentujących, którzy linkują wszelkie wydarzenia w całej Polsce na temat właśnie związanych z Norwidem, tak? Na przykład nowych odkryć, recepcji, czytań scenicznych, jego dramatów. To żyje, naprawdę, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja bym jeszcze jeden aspekt uruchomił, jeśli można, bo próbowałem kiedyś popatrzeć na Norwida od wnętrza. To znaczy, mi się wydaje, że on zdawał naprawdę sobie sprawę z jego osobistego dramatu niemożności porozumienia z czytelnikiem. Bo to nie było tak, że on się odwracał do czytelnika plecami i mówił, no mnie czytelnik nie interesuje, ja piszę dla siebie, nieważne kto mnie czyta. Nie, nie, nigdy tak nie było. I te jego wysiłki są naprawdę heroiczne. Odchodzi na moment od poezji, próbuje prozy, próbuje pisać opowiadania. Oczywiście ma inny talent, talent retoryczno-liryczny, który się sprawdza gdzie indziej. On widzi, że te opowiadania nie są takie nośne, jakby chciał, próbuje jeszcze raz, a z kolei przy poematach, na czym innym polegał paradoks? Część poematów Norwida powstawała dla wygłoszenia publicznego, czyli one najpierw miały wersję mówioną. Tak się dzieje z rzeczą o wolności słowa. Co się dzieje? Odbiór rzeczy o wolności słowa w salonie jest entuzjastyczny. Jest entuzjastyczny, czyli jego słowo miało moc, tylko potem nagle, kiedy czytelnik zostawał z tekstem pisanym, wtedy się czuł zagubiony. I to jest ten paradoks. Czytelnik jako słuchacz wszystko rozumie, czytelnik jako czytelnik nagle przestaje rozumieć. To musiał być dla Norwida jakiś bolesny dramat. Ale też jakiś wielki sukces, wydaje mi się, dlatego że on pokazywał, że tej formy można się nauczyć. Tak? Bo jeśli ktoś się nauczy tak czytać, jak on to zaprezentował, no to ona się okazuje komunikatywna, a nawet nośna niesłychanie. I teraz, jak to mówiłeś, przypomniały mi się dwa przykłady, które ilustrują, gdzie jest Norwid w literaturze właśnie. Pierwszy to jest przykład Tadeusza Pipera, który też uchodził za poetę niesłychanie trudnego, ale Piper zawsze mówił, nie próbujcie mnie zrozumieć, tylko mnie słuchajcie. I odnosił ogromne sukcesy na spotkaniach autorskich, kiedy w sposób zresztą taki dosyć szybki czytał swoje wiersze i wszyscy mówili, on rzeczywiście to jest jakiś film, prawda? To nam przechodzi przez głowę. I drugi przykład, prawie norwidowski, to jest przykład Tymoteusza Karpowicza. Tymoteusz Karpowicz, który był wielkim wielbicielem Norwida i uważał się za jego ucznia, też uchodził za poetę niezwykle trudnego, takiego w lekturze jakby niemożliwego. Sam zresztą znalazł sobie takie słowo. I byłem na spotkaniu z starym już bardzo Tymoteuszem Karpowiczem w Chicago,
który mówił swoje wiersze dla takiej polonijnej właściwie publiczności, czyli absolutnie niewyspecjalizowanej. I to było niesamowite. Ci ludzie, ja miałem, patrzyłem na twarzy tych ludzi, on mówił bardzo trudne wiersze, już głosem starego człowieka i oni wszystko rozumieli. Ja miałem takie wrażenie, naprawdę. Skłoniłeś mnie do pewnego ogólnienia. Otóż zaczynam podejrzewać, że to, co za czasów Norwida było wyjątkiem i dotyczyło jego, dziś jest standardem. To znaczy ja naprawdę, w tej chwili mi to uświadomiłeś, znam wielu poetów, którzy funkcjonują głównie dzięki spotkaniom autorskim. Tak jakby współczesny czytelnik poezji rozumiał wtedy, kiedy słyszy, ale żeby już sięgnąć po tomik, no to niekoniecznie. I niech mi będzie wolno zakończyć to pewną rodzinną anegdotą. Ja sam też przez sporo lat terminowałem w szkole poezji i parę tomików opublikowałem, ale ponieważ one nie cieszyły się przesadnym powodzeniem, któregoś dnia żona mi powiedziała, nie zajmuj się Norwidem, bo to jest zaraźliwe i niewykluczone, że skończysz tak jak on. No, ja bym do tego grona też dorzuciła na przykład Eugeniusza Tkaczyszyna-Deckiego, który faktycznie w odbiorze jest trudny, ale na spotkaniu jest jakaś magia w czytaniu tej poezji. Ale to nas trochę prowadzi do refleksji na temat poezji w ogóle i do takiej jakiejś być może smutnej, ale ryzykownej tezy, którą postawię, że poezja i poeta to jedność i poezja bez poety traci. I czy to nie jest właśnie tak, że my w pełni możemy doświadczyć poezji wyłącznie, kiedy mamy kontakt z jakimś jej performatywnym przedstawieniem? Co by znaczyło tak naprawdę, że cała przeszłość literacka jest w jakiś sposób dla nas stracona, bo możemy ją tylko wtórnie odczytywać. Czy to może jest za dużo? Czy to może jest zbyt ryzykowne? Nie przesadzałbym aż tak bardzo. Nie jest tak źle, żebyśmy stracili. A z Norwidem znowu jest pewien paradoks, jeśli chodzi o tę obecność autora jakby. Bo jak się czyta Norwida właśnie z kartki, że tak powiem, no to ma się wrażenie, że to absolutnie nie jest poezja bardzo osobista, prawda? Że tam nie ma takiego wyraźnego podmiotu jak u Mickiewicza na przykład, prawda? Który tak naprawdę bezustannie mówi o sobie, tak? Norwid lubi mówić o czymś obiektywnym, o jakichś takich, prawda, wręcz filozoficzno-naukowych faktach i tak dalej. Natomiast, jak tutaj powiedziałeś, jak on zaczynał o tym, jak zaczynał mówić te swoje wiersze, to się nagle okazywało, że te abstrakcyjne problemy są bardzo mocno zakorzenione w egzystencji indywidualnego człowieka. Prawda? I mi się wydaje, że takie poczucie wielkości, jakie mamy, nie we wszystkich wierszach Norwida, ale w tych najlepszych, bierze się właśnie z tego napięcia między tymi biegunami, jak gdyby. Ale to też powodowało to, w jaki sposób my teraz mówimy o Norwidzie, to niezrozumienie i to, że on nigdy nie odnalazł za życia poklasku wśród romantyków. No, wiemy, że też był poetą, prawda, odrębnym, choćby w wyniku nawet tego jakby usytuowany, prawda, jego życiorys. Poznał tych wielkich romantyków i właśnie o tej narracyjności tej prozy powiedziałabym tylko tyle, że to jest właśnie to jest furtka do całej literatury współczesnej, gdzie mamy, prawda, to ja, ale to nie jest to ja na szczytach, tak, Mont Blanc, które będzie nam perorować, to nie jest coś, przed czym trudno się z tym utożsamiać, tylko z Norwidem możemy utożsamiać się my. To jest takie badalne, ale w Prometheonie to jest explicite, prawda, bohater, który, Prometheon, on idzie do ludzi, idzie, chodź ze mną, prawda, więc też Wademekowskie, więc ja jakby to poczytuję sobie za ogromny sukces tej poezji, że ona jest wśród nas i jest wciąż żywa, że ona otwarła właśnie drogę do literatury współczesnej i poezji współczesnej w takim znaczeniu właśnie tego ja i tego, że my się odnajdujemy w tych wierszach. A to, że właśnie rzeczywiście też pamiętajmy, że do wielu treści norwidowskich nie mamy już dostępu. No, jego notatki choćby pod koniec życia zostały zniszczone. Więc ja też miałam takie poczucie i mam wciąż, że tam jest bardzo dużo do odkrycia. Dużo teraz właśnie badaczy chyli czoło ku Norwid nie był doceniony teraz, nie jest doceniony jako artysta, jako rzeźbiarz, malarz, ale
już pojawiają się właśnie publikacje, które pokazują tą łączność i proces, który powstawał wówczas. Mamy literaturę, mamy poezję i mamy sztukę. I to jest nieodłączne, to jest całość. Więc to jest kolejna też furtka, która zupełnie otwiera nowe perspektywy. Przyniosłam też ze sobą dzisiaj książkę Znaki na papierze z Biblioteki Narodowej, wydanie, które też pokazuje, druga taka część jest o Herbercie. Więc jak sobie przejrzymy, polecam zresztą, dla kogoś, kto interesował się Norwidem jako malarzem, właśnie żeby śledzić ten proces twórczy, który też wnosi takie nowego Norwida. Chyba dobrze widzę, że dołączy do nas jeszcze jeden gość. Cieszymy się, że pan do nas dotarł. Doktor Marcin Buczyński. Dzień dobry, witam. Idealny moment, bo właśnie zadajemy kolejne pytanie. Ale może zanim ja zadam kolejne pytanie do wszystkich, to panu zadam pytanie, które padło na początku. O osobisty stosunek do Norwida, o to, jak to się stało, że on się znalazł w pana życiu. Długa historia, natomiast no, to jest tak, że powiedzmy początek był taki, że kiedy się zdecydowałem się studiować filologię polską między innymi dzięki Norwidowi Słowackiemu i Baczyńskiemu. To była taka trójka tych, którzy mnie przekonali do tego, żeby i gdzieś tam zacząć te studia. Potem w mniejszym stopniu zajmowałem się poezją, bo jednak proza się okazała bardziej uwodzicielska dla mnie. Natomiast no, ze względu na to, że albo dorosłych, albo młodzież gdzieś tam cały czas uczę, Norwid musiał być niejako zawodowo przy mnie cały czas. No i zdarzyło się tak w ostatnim czasie, że coraz więcej, znaczy ze względu na rok norwidowski trochę też zacząłem się przyglądać temu, co się wokół Norwida dzieje, także ze względu na to, że no moja bliska koleżanka ze studiów, Małgorzata Rygielska, która od 20 lat zajmuje właściwie Norwidem, też mnie w jakiś sposób przy nim trzyma. Natomiast chcę dodać od siebie jeszcze jedną rzecz, bo zacząłem rozmawiać w ostatnim czasie, kiedy się dowiedziałem, że mam być tutaj u Państwa, dopytywać się o odbiór Norwida, jak to jest z czytaniem Norwida, i spodobała mi się jedna wypowiedź takiej 20-letniej dziewczyny, która powiedziała, że właśnie gwiazdami, znaczy rolę gwiazd romantyzmu obsadzili Słowacki z Mickiewiczem i dla Norwida trochę nie ma miejsca, i sama się przyznała, że w szkole średniej czytała jeden wiersz Norwida i nie pamięta jaki. W związku z tym tak chciałem tylko powiedzieć, że no trochę jednak jest wypchnięty poza główny nurt, bo chyba dlatego, że nie ma tego swojego takiego jednego ważnego tekstu, który by no wszyscy pamiętali, prawda? To, tak mi się wydaje, że to jest gdzieś tam wina trochę nasza. Radykalnie to zabrzmiało, że to nasza wina, ale myślę, że doskonale pan dopełnił to, co zostało już powiedziane tutaj faktycznie o tym, jak żyje albo nie żyje Norwid dzisiaj. Ale zaczęliśmy trochę rozmawiać o tym, o samej postaci Norwida i o jego losie. I ja mam jednak taką pokusę upowszechniania, czyli docierania jednak z literaturą do osób, które ich na co dzień nie czytają. I ja wiem, że nikt nie będzie czytał Prometydionu ani Wademekum o poranku, natomiast być może jest tak, że to Norwid sam i jego los jest bardziej, albo może być bardziej pociągający dla potencjalnych czytelników, czytelniczek. Czy tak jest? Czy my możemy się dzisiaj jakoś w tym losie Norwida takim rozedrganym, niespokojnym przejrzeć? Czy możemy, powiedzieliśmy tutaj o takim jakimś jego jednak dramacie niedopasowania się do oczekiwań, do rzeczywistości, próby odnalezienia jakiejś formy wyrazu? Czy to nie są problemy, które możemy dzisiaj jakoś też podzielać? Czy to w ogóle jest zamknięty rozdział i jesteśmy już ludźmi daleko, daleko po tym, po tych problemach? Jeśli mogę zacząć, to powiedziałbym, że postrzegam Norwida jako człowieka na permanentnym zakręcie życiowym. Bo on cały czas jest w jakimś napięciu i rozdarciu. Z jednej strony przyzwyczajony do kultury szlacheckiej, brylujący na salonach, przecież wiadomo, że chciał nosić koszulę z irlandzkiego płótna, najdroższego, a kiedy nie miał białych rękawiczek, nie wychodził na ulicę, ale jednocześnie nie mógł zarabiać tym, co kochał, czyli pisaniem. Wobec tego skazany
na nieuchronną nędzę materialną. I teraz człowiek walczący też o kapitał symboliczny, czyli o uznanie, przeświadczony o randze swojej twórczości, czy to plastycznej, czy słownej, ale też tego kapitału mu odmówiono, czyli człowiek w permanentnej biedzie i materialnej, i symbolicznej. No to rodzi oczywiście potężne, negatywne emocje i teraz przekuć te emocje na twórczość, która miałaby wymiar uniwersalny, przemawiała do czytelnika, to jest według mnie najwyższy rodzaj kunsztu życiowego, literackiego i bym powiedział egzystencjalnego. I on to potrafił zrobić, dlatego że on musiał świadomie albo podświadomie wiedzieć, że właśnie ta jego szczególna pozycja, ta jego bieda daje mu specjalny rodzaj wrażliwości i specjalny rodzaj widzenia. On widział to właśnie dzięki temu, że w tym miejscu był, czego nie widzieli inni. To dzięki temu on mógł zobaczyć całe spektrum problemów społecznych, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim wobec tego człowiek w ogóle jest. To dzięki temu on mógł zobaczyć fałsz salonu i pozory życia otoczonego blichtrem. To dzięki temu on mógł zobaczyć, na czym tak naprawdę polega powołanie artysty i do czego on jest potrzebny, do czego w ogóle jest potrzebna sztuka, skoro nie można na niej zarobić i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg wielkich odkryć Norwida wiąże się z tym osobliwym statusem. Zgadzam się jak najbardziej tutaj z tym, że zabawiłam się przez jakiś czas w taką zabawę, a co by było gdyby? Więc a co by było, gdyby Norwid się przyjął, gdyby był wydawany, gdyby był rozczytywany, tak? Gdyby rzeczywiście zaznał za życia uznania i takiej no, finansowej też, finansowego godnego życia, no to by był inny Norwid. To musimy jakby podkreślić, że z całą mocą, że to byłaby zupełnie inna poezja. I też dla nas te bardzo mocno współczesne treści, które odnajdujemy, właśnie profesor już tu zaznaczył, ale ja powiem jeszcze o tej pracy i godnej płacy, prawda? Gdzie u romantyków nawet to się nie przewinęło, nie splugawiliby się myśleniem o tym, że trzeba godnie zarabiać i godnie żyć i żeby ktoś nam za tą pracę, nasz wysiłek właśnie zapłacił. Więc treści dla nas bliskie. W ogóle też poczucie oczywiście tej tytułaczki, no brzmi wieczny tułacz, ja nie lubię takiej etykiety, tak samo jak wieszcz, prawda? Nieraz mówimy o czwartym wieszczu. Też nie lubię tej etykiety, bo ona pokazuje, że tak, że to nie jest, nie ma tego czynnika ludzkiego. Ja też jeszcze tylko powiem o ogromnej samotności, której doświadczał Norwid. To jest też to, bo o tym Elu wspomniałeś wcześniej, dlaczego był niezrozumiały, dlaczego tak nie mógł znaleźć poklasku języka z odbiorcą, ale i też z środowiskiem. Człowiek niesamowicie osamotniony, też nie miał przecież właściwie żadnej rodziny, z przyjaciółmi, no to wiemy, że jest bogata epistolografia, która pokazuje, że rzeczywiście miał cały czas poczucie wylewania tych treści na zewnątrz i dzielenia się nimi z odbiorcami. Natomiast ta samotność, głuchota, ślepota, o tym też zapominamy, że to przecież 20-parolaty, który nabawił się podczas uwięzienia w Berlinie, dość taka tajemniczy epizod z jego życia i to naznaczyło całe jego życie. Prawda? Więc to są, też pamiętajmy o tym czynniku zupełnie banalnym, że to był człowiek schorowany. Człowiek samotny, biedny, właśnie bez środków do życia i dalej tworzył. Po prostu uparcie do końca dni. Ja tylko jeszcze ostatnie zdanie. Na łożu śmierci już w tych ostatnich listach, kiedy też miał tak różne epizody, takie załamania nerwowego, chciał tylko uzyskać od nas, od społeczeństwa polskiego dwie rzeczy. Żebyśmy podeszli do niego bez zniechęcenia i bez obcości. Żebyśmy o nim mówili. Tak? Bez tej apriorycznego założenia, że jest niezrozumiały. Żebyśmy mu po prostu dali cześć i robimy to tutaj. Teraz. Tak, myślę, że ważne jest to, co Wojtek powiedział, że ta niesłychana zdolność przekuwania negatywnych doświadczeń na... Nie powiedziałbym pozytywne, tylko na po prostu twórcze, tak? To on rzeczywiście
jak tutaj pani mówiła o wieszczu, to on miał taki pomysł raczej na siebie jako człowieka kreatora, prawda? I on mówi, że to jest właśnie taki pożądany model nowoczesnego człowieka. Mamy doświadczenie, odwołujemy się do tego doświadczenia i potrafimy z tego doświadczenia czerpać materię dla twórczych czynów, tak? Czegoś, co, do czego zdolny jest tylko człowiek, upodmiotowiony człowiek. I tutaj trzeba powiedzieć, że jak na człowieka nowoczesnego, tu, bo jednak Norwid był człowiekiem bardzo nowoczesnym, pamiętajmy, że on był rówieśnikiem Baudelaire'a, prawda? Czyli jak już widzimy tutaj z tamtej perspektywy zupełnie inną literaturę, inny świat. I on widział, że żyje w nowoczesnym Paryżu i w nowoczesnym Nowym Jorku później i tak dalej. To jak na człowieka nowoczesnego, który wydaje nam się już taki, prawda, komfortowy, zdemoralizowany i taki łatwy, szukający ułatwionego życia, to on miał niesamowitą pasję samodoskonalenia się. To znaczy wszystkie te przykre doświadczenia, a często popadał w frustrację, prawda, w różnego rodzaju takie nerwicowe odruchy, depresję. Przecież na przykład jego wyjazd do Ameryki był ewidentnym aktem takiego społecznego samobójstwa właściwie, prawda. A był ewidentnie ten drugi okres depresyjny. Alkoholizm, przynajmniej pod koniec życia bardzo mocny i to w najgorszym gatunku wina, to wszystko stawało się materiałem do pracy nad sobą. On cały czas obsesyjnie nad sobą pracował. I teraz zastanawiałem się, jak pani powiedziała, co by było gdyby, tak, gdyby mu się poszczęściło. Miał taki krótki okres szczęścia w życiu. Urodził się już trochę nieszczęśliwy w pewnym sensie, bo wcześniej osierocony, potem praktycznie okradziony z majątku. No ale miał taki okres, powiedzmy, młodzieńczy, kiedy miał bliskich przyjaciół, pewne takie powodzenie towarzyskie i czuł się takim wolnym człowiekiem, wędrował sobie piechotą po Polsce, prawda. I tak mogłoby być, prawda. I żegnany, kiedy wyjeżdżał do Paryża jako wolny człowiek, nie uciekał przed żadną carską policją, żegnany był jako taki, powiedzmy, człowiek, który ma przed sobą przyszłość. I w momencie, kiedy do takiego ścięcia, to były takie dwa ścięcia właściwie. Najpierw rzuciła go narzeczona, a bardzo w młodym wieku, w której on był zakochany, to była taka jego pierwsza idealistyczna miłość, a potem no, to uwięzienie, poznał, co to jest władza, bym powiedział, prawda, co to jest polityka i tak dalej. Potem musiał żyć na garnuszku różnego rodzaju sponsorów, co też pozwoliło mu poznać upokorzenie i te, jakby wchodził w coraz kolejne etapy nieszczęścia życiowego, z którego uczynił lekcję. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, przynajmniej moja wyobraźnia się przed tym wzbrania, że Norwid żeni się z Marią Kalergis i co dalej, prawda? To znaczy, czy taka kobieta mająca opinię najpiękniejszej kobiety Europy byłaby w stanie być literackim impresario geniusza, bo wtedy rzeczywiście to byłaby droga do sukcesu, czy przeciwnie, prawda? Zapędziłaby go do kuchni albo do przedsionka. Ona miała kilka kucharek. No właśnie, więc może to nie. Nie, no ja bym to taką puentą zakończył, że przy Marii Kalergis mógłby być co najwyżej Balzakiem, prawda? Znaczy takim producentem powieści, które się będą sprzedawały. No to może dobrze, że się z nią nie ożenił. Ja nie wiem, dlaczego mówisz najwyżej Balzakiem. Balzak to jest jednak ktoś. Nie, no to było trochę prowokujące, świadomie. Znaczy też Maria miała ogromne wpływy, też pamiętajmy o tym, więc jakby... Chociażby poprzez jej kontakty Norwid z pewnością wypłynął bardziej, chociaż co do później tej relacji,
Ja założyłam, że na pewno była, Norwida zwyczajnie po prostu Maria Kelergi rzuciła wcześniej czy później, jak robiła z licznymi jej tam tak przypadkowymi bądź nie aranżacjami, ale to zostawmy. Kolejne nieszczęście, które by przesłał jakieś... No więc dlatego mówię, że ja nie wyobrażam sobie, żeby tak wiedli szczęśliwe i spokojne życie do końca. Życiorys Norwida, który sobie tu nakreśliliśmy, brzmi jednak intrygująco. Znaczy ja widzę pewne paralele między wczesną nowoczesnością norwidowską i późną nowoczesnością naszą. Myślę, że to jest jakiś tam temat do dalszego rozważania i pociągnięcia. I być może to jest temat, zwracam się do pana Marcina głównie, ponieważ pracuje pan w szkole, być może to jest temat na lekcje i być może to jest coś, co może zaintrygować młodych ludzi. Pytanie, jak się powinno i jak się czyta w szkole Norwida? Znaczy w szkole się czyta nie tylko Norwida, ale po prostu czyta się źle, ale myślę, że tutaj jeżeli chodzi o szkołę i pomysł na czytanie Norwida, to powinniśmy iść za tym apelem Elizy Kąckiej, która w takim panelu, który się odbywał w kwietniu tego roku, ona tam powiedziała, że powinniśmy sobie Norwida robić ciągle na nowo. No, i to zdanie chyba, to zdanie też pokazuje, że no właśnie, Norwid nie jest nadal zrobiony, prawda? To znaczy Norwida musimy odkrywać sobie na nowo. A problem nie jest w tym, że to jest Norwid, chociaż jest on trudny. Problemem jest to nasze słabe przygotowanie do po prostu odbioru. Ja mówię tutaj absolwentów filologii polskiej. Słabe przygotowanie po prostu do takiego plastycznej interpretacji utworów, każdego utworu, tak? To znaczy, powiedzmy, Norwida dzisiaj można przecież czytać przez sytuację polityczną, w której się znaleźliśmy, tak? To znaczy, on jednak opuścił ten kraj, w którym się czuł dobrze i do którego tęsknił przecież, prawda? I przez pryzmat właśnie tego emigranta można by zadawać mnóstwo pytań, prawda? O to, jak ta twórczość powinna być czytana, czy powinna być... Wydaje mi się też, że to, że jest taki sztywny dobór tekstów, tak, tylko tych niektórych. Oczywiście też my nie przywykliśmy chyba do tego, żeby troszeczkę widzieć w poecie kogoś innego niż tego właśnie, wieszcza, kogoś kto, takiego jak Mickiewicz, prawda? Jednak Norwid, który pokazuje, że jest możliwa taka wizja, w której widzi się nie łzy spadające z nieba, ale tylko kamienie, ona chyba nie pasuje po prostu do tego, jaki model rzeczywistości przyjmujemy i jednak mimo tego wszystkiego, co on proponuje, mamy go słabo przeczytanego po prostu. I my jako poloniści filolodzy, absolwenci po prostu słabo go też znamy i nie mamy klucza do niego. Stąd takie trudności, a przecież to jest... On chyba największy kawał świata nam pokazał w swojej poezji, prawda? Spośród wszystkich romantyków, wydaje się, prawda? On jest, mimo że jest przywiązany do sielskości Polski, to jest też bardzo jednak zaangażowany w to, co za granicą. No i przecież on żyje tym życiem intelektualnym Paryża jednak i do tego nowoczesnego, prawda? To nie jest ten Mickiewicz, który tam siedzi, siedzi i tęskni do Litwy po prostu, tak? Norwid jednak bardziej zaangażowany był w to, co nowoczesne, a wydaje mi się, że taka recepcja przeciętna nie sytuuje go w nowoczesności po prostu, tak? No to ma być ten, jak się też dowiedziałem od jednego z nauczycieli, że to przecież był ulubiony poeta Jana Pawła II. No więc on musi być wielki, prawda? I ja nie wiem, czy dlatego musi być wielki, tak, ale takie zdanie usłyszałem. Więc myślę, że po prostu przez filologów, przez absolwentów filologii polskiej on nie jest zupełnie odczytywany i też nie jest popularny, niestety. Bo chyba jest ciężki po prostu dlatego. Jest też, to pamiętam, ja sama ze szkoły, jest przedstawiany jako spóźniony romantyk, czyli taki, który jeszcze jest romantykiem, ale już nie do końca i trochę nie wiadomo, jak z Sępem Szerzyńskim, co z nim zrobić, do której epoki go przyporządkować, tak jakby to miało jakieś znaczenie. No oczywiście to nie ma większego znaczenia. Ale to może niech Akademia się obroni teraz przed tymi zarzutami sformułowanymi. Jak to jest na Akademii?
No, na szczęście to trochę nie mój problem, bo korzystając z rady żony jednak odszedłem od Norwida i potem zająłem się literaturą współczesną, a i we własnej poezji nie za często, jak już się wyspowiadałem, do Norwida nawiązywałem. Ale za to dobrze pamiętam parę ładnych lat spędzonych w liceum i to, jak sam próbowałem pokazywać Norwida młodzieży. Otóż wrócę do tego, co już powiedziałem. Mi się marzy Norwid rozpisany na fiszki, to znaczy te wszystkie celne uwagi o różnych sferach rzeczywistości naprawdę są wciąż nośne. Norwid rozpisany na memy. Dlaczego nie? To jest jakaś droga. Mówię o tym dlatego, że w przestrzeni społecznej literatura tak teraz funkcjonuje, prawda? Albo funkcjonuje literatura masowa, literatura do poduszki, z której nic nie można zapamiętać. Czyta się ją, no bo daje nam jakąś podnietę, przenosi nas w trochę inny wymiar i kiedy się kończy książka, nie mamy potrzeby, żeby do niej wracać. Bierzemy nową. Ale oczywiście ten model czytelnika nie jest modelem powszechnym. Jednak są tacy ludzie, którzy czytają literaturę nie tylko dla rozrywki. No i właściwie o takich mówimy, bo masowy czytelnik, umówmy się, niekoniecznie musi brać Norwida do ręki i ja naprawdę nie mam ochoty go zmuszać. Natomiast uważam, że Norwid pisał dla intelektualistów, pisał dla czytelnika, który chce od literatury czegoś więcej niż rozrywka. I teraz jak do takiego czytelnika dziś Norwid mógłby trafić? Mój pomysł jest taki, żeby jednak od czasu do czasu rozpisać Norwida na memy i spróbować, jak to będzie działało. Ja się przyznam, że widziałam dzisiaj rano mem z Norwidem, ale nie zatytułuję go, bo jest niecenzuralny. Natomiast istnieją takie memy, niekoniecznie odnoszą się do literackiej jakby sfery rzeczywistości, raczej są komentarzem po prostu do rzeczywistości, ale to jest potencjał, zdecydowanie. Ja nawet ujawnię źródła mojej inspiracji. Był i chyba jest wciąż taki, było i jest takie miejsce w internecie, kiedy młodzi ludzie pokazują reprodukcję jakiegoś znanego dzieła malarskiego, ale dopisują celny komentarz. Prawda? O co chodzi? O to, że przeciętny odbiorca tego obrazu nigdy nie zobaczy i nie ma ochoty go zobaczyć, ale można mu pokazać, zachęcając tym napisem. Otóż mi się marzy odwrotna sytuacja, prawda? Że skoro nie możemy jakoś zarazić czytelnika słowem, to dołączmy do jakiejś celnej frazy norwidowskiej obraz i spróbujmy. Ja bym tak nie sprowadzał tego Norwida do popkultury. Raczej zostawiłbym go na miejscu takim poety kultowego, bo wtedy zaangażowanie potencjalnego czytelnika jest większe. Wtedy on się staje bliższy temu czytelnikowi. Wtedy trafiają do niego ludzie, którzy powinni do niego trafić, a nie tacy, którzy trafią do niego przypadkowo, prawda? Bo jednak nie powinniśmy czytać Norwida dlatego, że czytamy memy. Tak? Bo to Norwidowi dobrze nie robi i my myli nas troszeczkę w tym podejściu do Norwida i w tym odczytaniu jego przesłania. Nie jest też dobrze, żeby poeta stał się takim masowo, że tak powiem, wydawanym, prawda, autorem bestsellera. No bo wtedy następuje taki naturalny proces uproszczenia, banalizacji, prawda? Żeby być bestsellerem, to trzeba mieć etykietkę, trzeba mieć markę, prawda? Inaczej nie ma bestsellerów po prostu. I bestseller, jeśli książka trafia do kilku milionów ludzi, to musi trafić co niej najprostsze przesłanie, prawda? I to takie, no nie czarujmy się, populistyczne. Ja osobiście muszę przyznać, że jak widzę taki blerb na książce, że sprzedano milion egzemplarzy, to jestem bardzo sceptyczny i właściwie nie kupuję takiej książki. Jeszcze chcę do tych memów się odnieść, dlatego że
Oczywiście sprzedawanie Norwida przez popkulturę może się wydawać dosyć kontrowersyjne, natomiast ja przejrzałem setki memów z różnymi poetami i Norwid, muszę przyznać, ma jedne z lepszych. Także tutaj myślę, że to znaczy one są bardzo twórcze. Chodzi o to, że wykorzystuje się frazę norwidowską albo kawałek jego linijki, potem dopisuje się swoje. Także tutaj to jest też jakiś sposób na to, żeby po prostu ci, no, pewnie to są młodzi ludzie, którzy te memy tworzą, wykazali się też swoją jakąś tam twórczością i taką rzutkością w tym, jak przetworzą sobie Norwida na współczesne. Nawet z przekleństwami oczywiście, bo one też są tam twórczo wykorzystywane. Także ja trochę jednak jestem za memami, ale wiem, że za bardzo się sprzedać Norwida tak nie da przez mem. Ja myślę, że właśnie ta biografia, o której tu mówiliśmy, jest dobrym tropem, bo Norwid się dosyć dobrze nadaje na takiego człowieka, którego można naśladować, prawda? Mickiewicz czy Słowacki to są takie modele życia, właściwie dzisiaj już passé, prawda? Trudno właściwie byłoby żyć w ten sposób. Wydaje się nawet, że tego rodzaju postawa jest trochę śmieszna dla współczesnego człowieka. Natomiast Norwid, który był cały czas właśnie na dnie, może być zwyczajnym człowiekiem, który daje nam przykład tego, że w tej zwyczajności nie trzeba być umieszczonym w jakimś nadzwyczajnym kontekście, że w tej zwyczajności można zbudować wartość ze swojego życia, stworzyć coś wartościowego ze swojej biografii i nie jest tak, a to jest istotne, wydaje mi się, w dzisiejszym świecie, że do wartości naszego życia konieczny jest sukces. Sukces rynkowy, towarzyski i tak dalej, prawda? Że musimy umieć, Norwid pokazuje nam, że można odwołać się do jakiegoś kręgu wartości, który da nam poczucie pewności siebie, które nie będzie zarozumialstwem. Drodzy Państwo, mam wrażenie, że minęła godzina naszej rozmowy, niepostrzeżenie, więc ja zwrócę się do publiczności z pytaniem, czy Państwo mają jakieś pytania do naszych prelegentów, czy może Facebook zadał nam jakieś pytanie? Zachęcam. Jeżeli nie, to może kończąc naszą rozmowę zadam pytanie proste, ale może ono wcale nie jest takie proste, może jest trudne. Bo wyobrażam sobie, że gdyby Norwid żył dzisiaj, to po pierwsze byłby bardzo leciwym człowiekiem, ale zakładając, że byłoby to możliwe, to byłby pewnie gościem własnego festiwalu dzisiaj tutaj. Czy zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek, o co chcielibyście zapytać Norwida, albo co mu powiedzieć? Albo co Norwid powiedziałby nam dzisiaj, patrząc wokół tutaj na ten deszczowy, nowochódzki pejzaż? Jest taki tekst Norwida, ja teraz nie wiem, czy dobrze pamiętam tytuł, rzecz tyczy się wolności słowa. To jest, ja miałbym takie pytanie, bo to jest bardzo jednak tekst, powiedzmy, filozoficzny. Ja miałbym pytanie do Norwida, dlaczego on się rymuje? To znaczy, czy nie można było po prostu napisać traktatu filozoficznego, bo myślę, że to też jest jeden ze sposobów, w jaki Norwid mógłby dzisiaj funkcjonować, to znaczy jako myśliciel właśnie i to bardzo poważny, prawda, zadający te fundamentalne pytania, no właśnie o wolność słowa i dlaczego to się, kurczę, musi rymować, a nie może być napisane jak traktat filozoficzny, którym jest zresztą ten tekst. To takie pierwsze pytanie, które miałbym do Norwida. Może pytanie można by odwrócić, dlaczego traktatu filozoficznego nie można dzisiaj napisać wierszem? Tak, byłby niepoważnie traktowany, czyli jakiś w podtekście wniosek z tego, że poezję jednak nie traktujemy poważnie. A tymczasem w naszej tradycji intelektualnej mamy tak, że no nie mamy wielkiej filozofii sensu stricte, które traktuje o ontologii, prawda, teorii poznania i tak dalej. Nie mam takich, mam niewiele przynajmniej takich wielkich dzieł, natomiast mamy co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu poetów, których możemy tak czytać, których możemy tak traktować, nawet nie poetów, również prozaików czy dramatopisarzy, których gdybyśmy potraktowali poważnie,
to mielibyśmy znakomitą tradycję filozoficzną. I myślę, że gdyby dzisiaj ten Norwid żył, to taki traktat filozoficzny by popełnił, bo miałby odwagę. Bo to, że nie mamy takiej filozofii, nie mamy takich wielkich filozofów, wynika z pewnego deprymującego otoczenia, które stwarza kultura polska, jak sądzę. Z tego, że po prostu tacy filozofowie, tacy ludzie nie mieli odwagi być wielkimi filozofami. A poeci, działając jakby w inną ścieżką, mogli sobie na to pozwolić. I co więcej, pozwolili sobie na to często dużo bardziej niż w wielu innych literaturach europejskich. Pozwolisz, że rozwinę troszkę to, bo prawdą jest, że w czasach Norwida nie było formy, to znaczy nie było eseju. Gdyby Norwid zdawał sobie sprawę z atrakcyjności społecznej tego gatunku, to zapowiadał się na eseistę znakomitego i dawał tego świetne dowody w swoich listach. Ale milczenie też. Albo milczenie jako rodzaj takiej prozy poetyckiej. I jeszcze jedno wydaje mi się ważne i o to też bym Norwida chciał zapytać, bo leitmotivem jego myśli jest jednak pytanie o chrześcijaństwo i nowoczesność. On był wybitnym intelektualistą chrześcijańskim i chętnie bym go zapytał, jak on widzi rolę chrześcijanina w nowoczesności. Czy nowoczesność potrzebuje chrześcijan? Do czego może potrzebować chrześcijan? No i wreszcie, jakie obowiązki ma chrześcijanin wobec nowoczesności? My wcale w polskiej literaturze nie mamy za dużo odpowiedzi na tego typu pytania. A on wydaje mi się najlepszym takim, znaczy człowiekiem, którego najchętniej o to by się zapytał. To ja jeszcze tak powiem na koniec, że ja bym nie chciała go nic pytać, tylko chciałam go posłuchać. Chciałabym, żeby po prostu tak zadeklamował jeden ze swoich utworów, który by chciał, ja bym chciała usłyszeć Italiam, Italiam, albo Czułość, albo Samotność, więc bym go posłuchała zwyczajnie jako człowieka z krwi i kości. To jest moje ogromne takie marzenie, gdyby to było możliwe. Natomiast pozwolę sobie wrócić do tego wcześniejszego wątku, bo my nie odpowiedzieliśmy na to, dlaczego w szkołach Norwida się źle czyta albo się go nie czyta, bo metodyka na uniwersytetach kuleje. To jest prozaiczne. Po prostu my na studiach nauczycielskich i później na krytyce, no po prostu nie byliśmy tylko przygotowani. Na metodyce się nie eksperymentuje z takimi twórcami jak Norwid, więc stąd potem nie przychodzi się z gotowością do eksperymentowania do szkoły, gdy się zdecyduje uczyć. Więc to jest jedna rzecz. I druga, jesteśmy w Nowej Hucie, jesteśmy w ośrodku Norwida, przypomnę. I jeśli mówimy o obecności Norwida w tej przestrzeni, czy popkultury, czy po prostu sztuki, czy kultury zwyczajnie, to chciałabym wspomnieć, czy państwo widzieli, ci, którzy nie, to proszę niech zajrzą do projektu artystycznego ubiegłorocznego Artzony i Chóru Ludowego Prawdatu z Nowej Huty, czyli Buntowniki. Słowami Norwida da się opowiedzieć historię Nowej Huty. Dałby się opowiedzieć o miłości, o emigracji, o samotnieniu, no po prostu o wszystkim. Więc czy to nazwiemy popkulturą, czy to nazwiemy po prostu szeroko kulturą, Norwida da się w każdym rejestrze zawrzeć. I teraz pytanie, dlaczego nie mamy muralu z cytatami w Nowej Hucie, z cytatami Norwida? Brakuje nam takich. Tym bardziej, że Norwid pisał o Nowej Hucie, bo przecież pisał o kopcu Wandy. Więc taki pomysł, mamy tu pod bokiem. Niech ta aforystyczność jego poezji po prostu znajdzie artystyczne odzwierciedlenie w postaci właśnie muralu, cytatów, żeby ta poezja żyła. Jeśli te skrzydlate słowa, żeby były obecne i żeby były z nami w takim codziennym po prostu użyciu poezji. No to nie dość, że udało nam się Norwida tutaj przywołać, to jeszcze odnieść go do Nowej Huty. Wspaniale, jesteśmy w Nowej Hucie, niech on tutaj zostanie. Apelujemy o mural w takim razie. Nie dowiemy się nigdy, co powiedziałby Norwid, co odpowiedziałby na państwa pytania, ale mam nadzieję, że my odpowiedzieliśmy na co najmniej kilka pytań i że nasza publiczność dowiedziała się czegoś i jest zachęcona do czytania Norwida albo do czytania jego biografii. Z taką nadzieją zostawiam państwa i bardzo dziękuję moim rozmówcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję.